Witam serdecznie w najnowszym odcinku, w którym odpowietrzymy układ hamulcowy. Pokończymy również skrzydła, a także zamocujemy ścianę ogniową, by już wkrótce móc montować nasz silnik. Gdy już mamy podpięty cały układ hamulcowy, możemy spróbować go odpowietrzyć. A jak to zrobić? Można dwoma sposobami. Jeden to jest najczęściej używany, czyli ten od góry, tak jak to się robi w samochodach. Zalewamy zbiorniczek, następnie pompujemy. Druga osoba otwiera i zamyka zawór, tak żeby pozbyć się całego powietrza z układu. Ja zazwyczaj usuwam powietrze, wtłaczając cały fluid od dołu, z dolnego krótca dużą szczykawą. Wstrzykuję fluid, powinien on wyjść do tego zbiorniczka razem z powietrzem. Ostatnio znalazłem fajny sposób, używając zwykłej, taniej oliwiarki, lekko zmodyfikowanej. I tak samo jak w przypadku szczykawki, będziemy naciskać, wtłaczać fluid od dołu i zobaczymy, czy zda to egzamin. Odkręcamy delikatnie zaworek. Możemy podpompować sobie delikatnie, żeby pozbyć się całego powietrza z wężyka. Podpinamy pod układ. Pompujemy, aż zobaczymy fluid na górze w zbiorniczku. Jak widzicie, powietrze z hamulca prawego koła jest wypychane do zbiorniczka. Musimy poczekać, aż bąbelki przestaną lecieć i zacznie podnosić się poziom fluidu. Układ hamulcowy mamy odpowietrzony. Zobaczymy teraz, czy wszystko działa poprawnie. Dobra, Maćka, pakuj się do miski. Jak widzieliście, hamulce spisują się całkiem nieźle. Oczywiście przetestujemy je dopiero, jak będziemy robić próby kołowania. Musimy jeszcze tylko przetestować, czy zawór hamulca postojowego również działa prawidłowo. Więc wciskamy hamulce, zawór przestawiamy na aktyw i sprawdzamy, czy działa. Działa. Pora zamontować ścianę ogniową. Gdy już mniej więcej ścianę mamy ułożoną na swoim miejscu, musimy porobić otwory, gdzie później przyjdą nity. Na razie przyłapiemy je na nasze kleko. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby wiertło dobrać pod rozmiar nita. Dobra, ale czemu właściwie używamy kleka, a nie od razu nitujemy? Otóż ściana ogniowa, laminat, z którego jest zrobiona, nie jest idealnie dopasowany do samego kadłuba, więc łapiąc go w niektórych miejscach, będziemy od razu widzieć, gdzie laminat wychodzi i gdzie trzeba będzie go dociąć.
Gdy już wszystkie otwory są prawidłowo porobione, ściana jest na swoim miejscu. Oczywiście całość ściągnęliśmy po wierceniu, by oczyścić to od opiłków. Następnie ponownie zamontowaliśmy. Teraz w miejsce kleko będziemy montować nity. Nity, które z drugiej strony będą miały dodatkowo podkładki, by równomiernie docisnąć dwa laminaty z obydwu stron. Ściana ogniowa jest na swoim miejscu. Musimy teraz wykleić całą komorę silnika taką specjalną matą. Smarujemy dwie płaszczyzny, tą do której ma być przyklejona oraz matę. Odczekujemy około 15 minut, żeby rozpuszczalnik trochę odparował i przyklejamy. Jest to zwykły klej kontaktowy. No i tak właśnie wygląda nasza ściana ogniowa. Zajmiemy się teraz dopracowaniem końcówek skrzydła. Magda, co ty tam kleisz? Lepiej bądź grzeczny. Nie chcesz wiedzieć, co ja tu kleję. Zamocowaliśmy poszycie na końcu skrzydła. W tym miejscu oczywiście przyjdzie jeszcze opływ, którym będziemy zajmować się trochę później. Teraz zrobimy drugą stronę. W hangarze robi się coraz chłodniej, więc zabraliśmy stateczniki poziome i opłótniliśmy je z Magdą w domu. Pora je teraz zamocować. Stateczniki mamy założone, jedyne co trzeba zrobić to napiąć linki z odpowiednią siłą wynoszącą w tym przypadku około 40 kg i zabezpieczyć beczułki.
Jak widzicie, za mną ster wysokości oraz kierunku założony na razie bez opłótnienia, tylko po to, żeby sprawdzić, jak będą prowadzone linki, ponieważ przymierzamy się już do instalacji awioniki. Musimy wiedzieć, gdzie możemy zainstalować niektóre komponenty, więc teraz zajmiemy się linkami. Jak widzicie, linki odlotek są już na swoim miejscu. Wszystko działa w miarę dobrze i płynnie. Oczywiście napniemy je na sam koniec, jak już będziemy mieli wszystko zamocowane. Teraz zajmiemy się popychaczami od lotek i klap. W instrukcji opisali, żeby piny zabezpieczające popychacze od lotek i klap pokryć silikonem bezbarwnym. Ma to zapobiec drganiu podczas lotu. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim, no ale jak instrukcja tak podaje, widocznie tak ma być. Zamocujemy teraz podpórki, które mieszczą się między zastrzałem a skrzydłem. I to wszystko w tym odcinku. Musicie wybaczyć, że nie pojawiałem się systematycznie co 2 tygodnie, ale mieliśmy gro pracy związanej nie tylko z samolotem. Teraz przyspieszamy, by już niedługo montować silnik, awionikę, więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Subskrybujcie kanał, dodawajcie komentarze i do zobaczenia. Cześć!